Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Sprawdzam, czy się nagrywa, czy jest wyłączony ten cały upiększacz. Witam was serdecznie. Dzisiaj to będzie jeden z tych krótszych filmików, gdzie zrobienie miniaturki zajęło mi dłużej niż pewnie nagrywanie samych ulubieńców. Mamy dzisiaj tutaj właśnie, jak widzicie po tytule, ulubieńców stycznia. Nie ma tu produktów dużo, tak naprawdę. Byłam też dziś chora, przeziębiona, więc za dużo się nie malowałam, ale coś tam pojawiło się, więc mogę wam kilka rzeczy tutaj pokazać i może na początek powiem o tym, co mam na ustach, bo pewnie już ktoś się zastanawia, więc mam konturówkę z MAC w odcieniu Sol i najpiękniejszy odcieniu dla chłodnych typów kolorystycznych, czyli Charlotte Tilbury Wedding Bells, przepiękny kolor, kolor, który bardzo często słyszę, że on jest taki ciotkowy, taki, co nie zwraca uwagi, a tak naprawdę to jest najczęściej właśnie ten kolor, którego szukacie, jeśli chcecie nudziaka. Kolczyki są z Primarka, jakby coś, bo też o to może być pytanie. Są też takie złote. One są oczywiście super takie, może nie oczywiście, one są takie super puste, lekkie, w ogóle ich na uszach nie czuć, takie a la Bottegi, które były chyba, nie wiem, 2 lata temu modne. W Primarku się teraz pojawiło, a ten sweterek jest z Kos albo z Arket. Pokazywałam wam go chyba w jakimś vlogu. Także tyle słowem wstępu. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Największym moim ulubieńcem stycznia zdecydowanie są moje włosy. Bardzo cieszę się, że wolniej. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na ich rozjaśnienie. Mam zrobione tak zwany face framing i low lights. Tutaj pod spodu gdzieś też jest sporo jeszcze takiego, nawet nie powiem, że mojego koloru, bo farba, która była dana tutaj na odroście, to jest farba typu semi-permanent, dopasowana do mojego naturalnego koloru. Jakie miałam farby, produkty kładzione, tego nie wiem, gdy o to nie pytam, nie interesuje mnie to, więc jakby nie odpowiem na takie pytanie, mogę tylko powiedzieć, że właśnie miałam robiony face framing. Jak miałam te włosy zakręcone, to one się dawały jeszcze jaśniejsze, no ale tak wyglądają moje włosy właśnie po wyprostowaniu, też prostownicą GHD, która też była moim ogromnym, ogromnym ulubieńcem, ale pozwólcie, że dam włosy z tyłu, bo inaczej by je cały czas poprawiała i będą mnie doprowadzały do szału. Robiłam włosy w Stanford, w salonie Blow u dziewczyny, która się nazywa Hanna. Podlinkuję ją w opisie na dole, jeśli macie ochotę, to wam serdecznie polecam. Ale jak każdy tutaj salon w Anglii, przynajmniej te salony, które mają gdzieś inaczej, muszę to powiedzieć w odpowiedni sposób, żeby nie było. Chcąc tam się udać na wizytę, nie można po prostu kliknąć na stronie, do kogo chcecie iść, na jaką usługę, bo jeśli chcecie mieć wykonaną koloryzację, no bo wiadomo, że na cięcie to nie, ale jeśli chcecie mieć wykonaną koloryzację, to należy pierw się udać na patch test, przynajmniej 48 godzin przed, no bo tutaj właśnie salony, które jeśli masz ubezpieczenie, no to pod ubezpieczenie, żeby ono było jakby takie, wiecie, działające. Powiedzmy, na zasadzie dostajecie uczulenia, nie miałyście wcześniej patch testu, no to jakby tutaj jest problem i dla was, i dla salonu, a jeśli macie zrobiony patch test, no i wychodzi, że no nie macie żadnego uczulenia, no to oczywiście można wam wykonać usługę, tak? Koloryzację czy tam rozjaśnianie, także ja ponad rok temu byłam tam chyba pierwszy raz. No i teraz dopiero zapisałam się na maj. Zobaczymy, czy nie będę tego żałowała, czy nie do mnie zbyt szybko włosy rosły i nie stwierdzę, że muszę iść szybciej, no ale to się okaże się w praniu. Także z włosów jestem bardzo zadowolona i staram się teraz właśnie włosy dalej olejować, używam Olaplexu, ponieważ ja bardzo często uważam, że słyszę taki komentarz, na przykład, że o, mam, że włosy już blond, to muszą być zniszczone, muszą źle wyglądać, ale tak naprawdę poza tym, że ja uważam, jako osoba, która w ogóle się nie zna na włosach, ale ja uważam, że jeśli się idzie na rozjaśnianie, to jakby w cenie usługi, a nie dodatkowo jeszcze takim toperem do ceny, powinno być dodanie na przykład Olaplexu do rozjaśniania, czy jakichś tam innych tego typu kroków, bo Olaplex Olaplexem, wiecie, ten taki jakby główny produkt, taki wiecie, który u fryzjera dodawany, to jest chyba zero, nie wiem, nie znam się, ale czasem słyszałam, że o, tam mam u fryzjerki i dodatkowy Olaplex do rozjaśniania, tam kosztował, nie wiem, jakąś tam kwotę X i nieraz dziewczyny to nie decydowały. Moim zdaniem fryzjer, który dba o wasze włosy, po prostu już jakby nawet może mieć wyższą cenę, a w tej cenie niech będzie po prostu już ten Olaplex, bo to naprawdę zabezpiecza włosy i one wyglądają później dobrze. Wiem, że też taka marka jest chyba Osmo, chyba z L'Oreala, są też jakieś takie a la Olaplexy, po prostu takie
dodatkowe kroki, które sprawiają, że Wasz blond nie będzie aż tak bardzo Waszych włosów niszczył, ponieważ w jakimś stopniu rozjaśnianie włosów raczej no, wpływa na ich kondycję i na wygląd, ale samo to, że już przy rozjaśnianiu macie dodany właśnie ten bonding, powiedzmy, później będąc w domu też używacie produktów właśnie do włosów rozjaśnianych, używacie jakichś olejków czy Olaplexu trójki, no to te włosy myślę, że naprawdę mogą dobrze wyglądać, bo na przestrzeni lat myślę, że widziałyście, że ja miałam włosy naprawdę bardzo długie, blond i one dobrze wyglądały, bo właśnie koloryzacja była zrobiona w taki powiedzmy zdrowszy sposób, ale też do mety o te włosy dbam, także o tym pamiętajcie, że ta pielęgnacja po rozjaśnieniu też jest super, super ważna i no ja teraz znowu właśnie olejki, wczoraj cały dzień chodziłam w olejku marakuja z Anwen na włosach, wieczorem sobie po prostu włosy umyłam, dałam też sobie maskę na 2-3 minuty, no i no dbam o te włosy, bo z włosów jestem bardzo zadowolona, no bo wiecie, że ja mam fazy, ja jestem niestabilna, jak chodzi o włosy, z krótkich, ciemne, z super długich, super krótkie, ja podejrzewam, że jak te włosy zapuszczę do mnie takie długie, to później znowu je na maksa zetnę i znowu będzie ta sama historia. Mi włosy same z siebie dosyć szybko rosną. Teraz nie biorę żadnych witamin, żadnych suplementów, nie piję skrzypu, nie piję pokrzywy, nie robię nic. One po prostu mi rosną, także jak na to, że mam Hashimoto, to myślę, że i tak mam włosy w dobrej kondycji. Więc może zaczynając z ulubieńców od tych włosowych. To jest już moje drugie opakowanie. Olaplex Bonding Oil numerek 7. Myślę, że większość tego typu produktów robi podobny efekt. Jakoś nigdy nie zauważyłam jakiegoś ekstremalnie lepszego efektu, czy to był olejek z czego to jest w Polsce? Można kupić takie maski, olejki z Biolawen? Nie, Biolawen to jest pielęgnacja, ale wiecie, o co mi chodzi. Myślałam też o takim olejku z Kerastas, bo widziałam właśnie taki olej chyba 150 ml, takie serum zabezpieczające, a tutaj tak naprawdę pojemność jest mega, mega mała, bo tutaj mamy, moi drodzy, nawet nie wiem ile, dobra, 30 ml, także on jest o wiele mniejszy, ale też fajnie gdzieś siedzi, bo można go spakować i dużo miejsca nie zajmuje. Olaplex też bardzo często jest na promocjach, na jakichś ofertach, na jakichś takich, wiecie, zestawach, gdzie można dorwać tani, także ja podejrzewam, że kupię kolejne opakowanie, jak ten produkt wykończę. Bardzo często robię tak, na przykład wczoraj tak zrobiłam, że sobie włosy wysuszyłam, dałam sobie trochę olejku na końcówki, a nie, dzisiaj już nie dawałam. I przy ostatnim wizycie miałam też włosy tak minimalnie podcięte, nawet tak trochę, mówię, trochę, tak tylko ziup, że odrobinkę. Także te włosy myślę, że też ogólnie dobrze na końcach wyglądały już przed nawet pójściem do fryzjera, bo powiedziała, że te końcówki faktycznie są fajne, ale chciałam mieć te włosy bardziej odświeżone, tak? Wiadomo, że troszkę lepiej, że moje włosy się układają, kiedy są lekko, nawet tak, wiecie, przyszczyżone, jak ja to mówię. Także ten olejek na okrągło używam, tak jak mówię, to już jest moje drugie opakowanie. To jest produkt niesamowicie wydajny, bo dosłownie kilka kropli i jest rewelacja. Wróciłam również do mojego absolutnie ulubionego produktu, jeśli chodzi o nadawanie objętości moim włosom. Jeśli wiem, że moje włosy będą wyprostowane i chcę tylko trochę objętości, to właśnie używam Odbay, to jest ten texturizing spray. Po prostu dzisiaj, jak sobie włosy wyprostowałam, to przy nasadzie troszkę tutaj popsikałam, co mi właśnie myślę, że widać, tą objętość daje. Nie są te włosy takie płaskie i ten efekt utrzymuje się. Ostatnio nas poprawiam włosem w tym filmie i ten efekt się utrzymuje naprawdę przez cały dzień. Ja, jak sobie w ciągu dnia gdzieś te włosy tak, wiecie, jak to mówię, pogniotę, potarmoszę, to ta objętość mi wraca i jest naprawdę super. Nie należy do tanich, ja go kupiłam z jakimś kodem na jakiejś promocji, ale jest bardzo wydajne, nie zlepia mi włosów, skalpie nie swędzi, włosy nie są jakieś takie, nie wiem, po tym sztywne, można też go łatwo wyczesać, można go dołożyć ewentualnie, także dla mnie same plusy, żadnych minusów. No mówię, dobra, nie, no minus to jest cena, ale próbowałam jakieś różne inne produkty i nieraz nawet myślałam, że może coś innego sobie sprawdzić, ale do włosów takich jak moje, ja mam włosów dużo, ale cienkich, o, takie się usłyszałam, także do takich włosów on się naprawdę sprawdza. Jeśli macie gęste włosy, to nie wiem, bo ja takich nie mam. Następnie może przejdźmy do makijażu, slash jedna taka rzecz bardziej pielęgnacyjna, ale chcę Wam kolejny raz polecić ten bronzer z marki Seventeen. On jest naprawdę rewelacyjny. Ja mam go w odcieniu 10, mam go tak w załamaniu powieki, jako bronzer na policzkach. Jest idealny, taki matowo-satynowy, idealnie pigmentowany, krzywdy sobie nim nie zrobicie. Ja go używam od września i tutaj dopiero gdzieś widać takie minimalne wgłębienie, także jest niesamowicie wydajny, jest też bardzo tani, bardzo go lubię.
I też wiem, że bardzo dużo z Was też zainteresowało się tą marką Seventeen. Ja gdzieś tam tak troszkę to tam dubię, czasem coś tam podejdę, coś tam sprawdzę. Dzisiaj też nagrywałam vloga, w którym Wam mówiłam, jak mi się sprawdziły te ostatnie produkty, które właśnie kupiłam. Ale zdecydowanie bronzer to jest mój ogromny, ogromny ulubieniec i bardzo chętnie po niego sięgam. Produkt, który też jakoś kupiłam była w listopadzie, tak gdzieś plus minus, to jest kredka z marki Victoria Beckham w odcieniu Cocoa. Ci akurat mam odcień Fig na, tutaj na sobie, że powiem przy linii rzęs. Jeśli szukacie kredki, która naprawdę sama maluje, którą się idealnie blenduje, która się bardzo fajnie trzyma, która naprawdę jest taka idealna, to kredki z marki Victoria Beckham serdecznie Wam polecam sobie sprawdzić. Mają różne wykończenia, bardzo fajna gama kolorystyczna i czarny, i brąz. Ten brąz akurat Cocoa jest bardzo taki uniwersalny. Z drugiej strony ta kredka ma tutaj taką ala gąbeczkę. Także zobaczcie, tutaj ja już Wam pokazywałam w ulubieńcach roku, ale patrzcie, dosłownie delikatnie, o, patrzcie, ona jest tak kremowa, przeidealna. Ta gąbka też jest naprawdę świetna, bo ja tutaj sobie bardzo często właśnie jakby zaczynam tutaj blendowanie gąbeczką, mam później taki mniejszy, bardziej precyzyjny pędzelek. Idealne rozwiązanie. Zresztą to jest taki mój ulubiony makijaż. Bronzer w załamanie, rozświetlacz może dziś na przodzie, albo i nie. I taka lekka kreseczka, takie półkreski, taki po prostu delikatnie wyciągnięty ogonek. Bardzo te kredki są dobre. Ja też na chyba na Black Friday sobie ten odcień Fig zamówiłam, ale Cocoa kupiłam stacjonarnie właśnie w Selfridges w Londynie. Nie wiem, czy oni gdzieś poza UK też wysyłają. Jest też chyba strona amerykańska, ale właśnie Victoria Beckham Beauty. To są takie kosmetyki, że jeśli macie większy budżet na coś bardziej fikuśnego, to myślę, że tam znajdziecie fajne produkty. Marka Victoria Beckham też jest rozpisana pod kątem analizy kolorystycznej, jeśli byście miały ochotę, ale ogólnie ten odcień Cocoa to jest mega uniwersalny odcień, jeśli chodzi o brąz, także bardzo Wam polecam. Są kredki idealne, jeśli na przykład, nie wiem, macie klientki, którym robicie lekcje makijażu, to myślę, że to będzie kredka, w której Wy się zakochacie i Wasze klientki, bo one naprawdę, no nie ma lepszych kredek moim zdaniem, nie ma lepszych kredek. One są z kategorii droższe, no bo to Victoria Beckham, ale warte swojej ceny, naprawdę warte swojej ceny. I produkt, który właśnie poleciła mi jedna z Was, Monika, jeśli oglądasz, to Ci serdecznie pozdrawiam. Na Instagramie wspominałam, że mam po prostu tak suche usta. Ja naprawdę przez jakieś 3 tygodnie byłam chora, więc tu jakaś sucha skórka, te usta jak masakra. Dalej te usta jeszcze nie są w takiej idealnej kondycji, ale właśnie Monika poleciła mi produkt, który kupiłam w Budzie na dziale Mama przy kremach do sutków, bo to naprawdę jest krem do sutków. Krem z lanoliną. Ja akurat tutaj kupiłam małą wersję, małe opakowanie. Są też większe, które się o wiele bardziej opłacają, ale chciałam sobie przetestować. Ale z tego, co wydaje mi się, to bardzo, bardzo podobny produkt to jest właśnie krem na sutki z ziai, który kosztuje jak ziaja, parę złotych. Na pewno jest o wiele tańszy i bardziej ekonomiczny, ale właśnie kupiłam ten produkt z polecenia i on naprawdę moje usta rewelacyjnie regenerował i bardzo Wam polecam, także można to kupić większe opakowanie, można kupić mniejsze, jak tam wolicie, ale jeśli macie gdzieś pod nosem polski sklep, to może warto sprawdzić, czy akurat nie ma produktu z ziaj. Ogólnie lanolina na suche usta, na nos taki popękany, ja gdzieś tutaj miałam takie suche płaty chyba od chusteczki po prostu przy nosie, na policzkach wręcz mi chodziły. Także mały produkt, bardzo wydajny, no ale przy takim okresie właśnie przeziębieniowym myślę, że warto go po prostu mieć gdzieś u siebie tam, nie wiem, w kosmetyczce czy w toaletce. No i na koniec dwa zapachy, więc jak widzicie, skromni ci ulubieńcy, wręcz bym powiedziała, że trochę bieda z nędzą, ale tak naprawdę chodzi o pielęgnację, ja na okrągu używam tego samego. Aha, dobra, mam tutaj jeszcze jedną rzecz, bo gdzieś z tyłu postawiłam. To jest taki ulubieniec, chyba jakoś kupiłam, nie wiem, początek roku czy koniec roku, już do końca nie pamiętam, ale kończył mi się właśnie produkt do mycia buzi i stwierdziłam, że może kupię coś drogeryjnego, bo ja teraz z osobą, która kiedyś po prostu kupowała bez opamiętania, nie wiem, 30 funtów na żel do mycia buzi. Jasne, jak fajne, ktoś poleca, kupię, a teraz
no taki wewnętrzny, taki żyd mi się włączył, więc na przykład na coś takiego wydam więcej, bo wiem, że to mi się sprawdza, to jest rewelacyjne, ale właśnie na nowy bronzer bym miała kupić, nie wiem, jakiś nowy od Victoria Beckham za 50-60 funtów, nie wiem ile one kosztują, to bym raczej taka była niepewna, ale tutaj wiecie, także raczej teraz myślę, na co wydaję kasę, jak chodzi o takie rzeczy wokół siebie, czy jakieś właśnie rzeczy do mycia buzi na przykład, tak? Bo raz usłyszałam taką opinię, że mogę wydać więcej na serum do twarzy, ma to sens, niż na produkt do mycia buzi, bo mam go na twarzy chwilę i go za chwilę tak zmywam. Ja na przykład mam taką buzię, taką skórę buzi. Ja mam taką cerę normalną w kierunku suchej i staram się bardziej wybierać takie produkty, które są opisywane jako do cery delikatnej, do cery wrażliwej, do cery suchej. No i właśnie będąc w Tesco, kupiłam ten produkt za chyba jakieś, nie wiem, 5 funtów, czy 3, nie wiem za jaką kwotę, ale była jakaś promocja jeszcze tam z Clubcard. Garnier, no przypomina mi to tak, jeśli chodzi o grafikę i opis, trochę CeraVe i to jest delikatny produkt do zmywania resztek oleju z skóry z ciągu dnia, takich powiedzmy o zabrudzeń i resztek makijażu, ochrania bariery skóry, jest bezzapachowy, z kwasem hialuronowym, ceramidami i klej to jest glinka, do wszystkich typów skóry, również do skóry wrażliwej. Więc tutaj to opakowanie 250 ml naprawdę kosztowało, jak to mówię, jak kawa w Starbucksie, czyli naprawdę niedużo i naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdza. Ja tak naprawdę nie powinnam go jeszcze otwierać, bo mam taką jeszcze resztkę, końcówkę, jeśli chodzi o żel, którego używam, który pewnie za niedługo będzie w denku, ale no już wiecie, no nie mogłam się powstrzymać i naprawdę sprawdza mi się ten produkt. Jak sobie taki robiłam test, że zmyłam oczy, zmyłam płynem micelarnym, też w ogóle z Garniera makijaż z twarzy i później użyłam ten produkt, dosłownie tak odrobinę, ja nie daję na całej pompki i później jeszcze wzięłam raz wacik, żeby przetrzeć i sprawdzić, jak wygląda moja skóra i naprawdę był ten makijaż zmyty. Produkt ma taką konsystencję, jak to mówię, takiej trochę zawiesiny, bo nie to taki żel, ale troszkę no taki mleczny, żelowy w kierunku mlecznego, tak bym powiedziała, więc jestem naprawdę z tego produktu zadowolona. Więc jeśli właśnie nie chcecie wydawać dużo na produkt do mycia buzi, to myślę, że będzie coś fajnego. Ja go na razie używam tylko wieczorem, no bo tak mnie właśnie to skusiło, że właśnie też domywa resztki makijażu, ale zrobiłam fantastyczne tłumaczenie, nie? Więc jak może potrzebujecie, to sprawdźcie sobie. No i też duży, także spoko. Nigdy z CeraVe chyba nic nie używam dla siebie. Coś tam kiedyś miałam dla Szymona mojego, ale dla siebie to nie pamiętam. Także całkiem spoko, bo teraz właśnie kończę też powoli z L'Oreala, miałam właśnie też z kwasem hialuronowym taki żel, bo ogólnie ok, ja go kończę, ale bardziej już Wam wspominałam kiedyś w jakichś vlogach, jak pokazywałam swoją pielęgnację, że on jest dobry do takiej skóry normalnej, w kierunku mieszanej może trochę bardziej. No i teraz na koniec dwa zapachy, myślę, że nikogo nie zdziwię tym, co pokażę. Po pierwsze przepiękny mój ukochany Burberry Goddess, który jest waniliowy na maksa, słodki, radosny, ciepły, otulający, no wesoły. Od razu mam same takie pozytywne słowa w głowie, jeśli chodzi o określanie tego zapachu. No myślę, że użyłam jakieś 70%, kupiłam go jakoś koniec października, początek listopada, moja klientka do mnie przyszła, przepięknie pachniała, od razu pobiegłam do Bootsa, kupiłam go, był na jakiejś fajnej promocji, więc no jestem po prostu zakochana w tym zapachu i mam nadzieję, że to nie jest żadna tam limitka i bardzo chętnie kupię ponownie setkę, jak skończy ten zapach, bo to skończy to w sensie ten flakon, bo wiem, że to jest zapach, który po prostu przepraszam, już musi być u mnie, jeśli chodzi o mój taki zbiór zapachów i już Wam też o tym dlaczego zaczęłam tracić głos? O tym wspominałam w ostatnim vlogu, że planujemy właśnie robić, czekajcie, tak miałam lusterka z boku, nawet nie wiem, czy miałam nic na zębach, nie jest okej. Okay. Wspominałam Wam, że będziemy robić remont łazienki. Andrzej trochę mniej zadowolony, no bo on go będzie robił, ale strasznie zaczęło mnie denerwować właśnie to, jaką mamy wystawkę w łazience. I między innymi też jakby cieszy mnie to, że mam sporą kolekcję zapachów, Andrzej tak samo, ale muszę przyznać, że wiem, że nie powinno się wystawiać zapachów tak na
na słońce, tak? Więc teraz są też półki, gdzie wszystko będzie pochowane. Po prostu już, ja już sobie za oczami wyobraźni, że wchodzi się do łazienki, gdzie widać jakby poszczególne elementy łazienki, a nie całą wystawkę i te koszyki. Naprawdę, już się nie mogę doczekać, także wiem, że też moje zapachy będą lepiej przechowywane, no bo teraz są jakby na najwyższej półce ta łazienka. U nas nie jest jakaś bardzo słoneczna, bo tam z rana przez chwilę światło po południu, jakby to całe światło przychodzi z drugiej strony, ale właśnie też pod tym kątem wydaje, że muszą być dwie półki, najlepiej trzy, takie zamknięte szafeczki, żeby pochować zapachy, żeby tą całą wystawkę też schować, także to Wam po dziś we vloga będę pokazywała, co robimy, jak robimy, bo już sporo rzeczy jest zamówionych, nawet teraz w każdej chwili może zapukać kurier i przynieść, nie wiem co, bo co chwilę coś tam będzie teraz przychodziło w tym tygodniu, także zapach uwielbiam, dajcie znać, czy powąchałyście, co o nim myślicie, czy się Wam podoba. Też Wam o tym wspominałam, że jest bardzo ładna reklama, właśnie Burberry Goddess, widziałam na TikToku oczywiście. No i zapach, który kupiłam sobie w ramach zapachu od męża na rocznicę poznania się naszą 14, to Kirke, czyli zapach bardzo mocno wiralowy. Jeśli ktoś siedzi na takim TikToku zapachowym, to na pewno gdzieś już ten flakon mu zawał się przewinął. I to jest zapach, który naprawdę każdy ma zamknął na sobie, to przynajmniej jedna osoba mnie pyta, raz miałam dzień, że cztery osoby pytały mnie, przepraszam, czym pachniesz, ale pachniesz, że mi się ten zapach podoba, więc no tak jak mówię w internecie, tak jest, że on bardzo zwraca uwagę i on jest przede wszystkim taki słodki, gdzieś tropikalny, ma też sobie takie nuty piasku, dobrze mówię, piasku, które ja gdzieś też wyczuwam, bo one są właśnie takie... Tak nuta, która sprawia, że przez to ten zapach jest trochę jakby taki inny, bardziej intrygujący, utrzymuje się rewelacyjnie, przyknę się dwa razy, ja się czuję naprawdę, w sensie czuję ten zapach do prysznica, ale też jedna z Was mi napisała, że jej ten zapach się nie podoba, bo jak go powąchała, to kojarzy jej się, uwaga, ze szpitalem i bandażem i tak mówię, hit po prostu. Ja tutaj nie czuję tych nut na szczęście, ja sobie pierw zamówiłam próbkę, z jakiej strony to do końca nie pamiętam, jak jest miniaturka, gdzie mam właśnie, trzymam ten zapach i wącham, to tam jest link do tej stronki, skąd próbkę zamawiałam, ale też właśnie sprawdzałam tą informację i mogę Wam powiedzieć, że jest taka strona jak przetestujperfumy.pl i tam właśnie można było kupić kilka pojemności próbek tego zapachu, także się opłaca. No i ogólnie ten zapach też się bardziej opłaca kupić w UK, bo ja go kupiłam w sumie na promocji, na przecenie tą setkę za 100 funtów, czyli no w przeliczniku jak funt wysoko stoi, to za 500 zł, a one są w Polsce za tysiaka, także no różnica jest duża, zresztą już nieraz to kalkulowałyśmy sobie, że makijaż, pielęgnacja, nie wiem, jakieś takie rzeczy bardziej markowe, premium, no taniej wychodzą tutaj, zwłaszcza no jak funt na przykład niżej stoi, no to jeszcze bardziej na przykład się opłaca komuś, kto tutaj przyjeżdża kupić, no bo jeszcze ten kurs jest wtedy korzystniejszy dla kupującego. Kochani, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało. Jeśli jakieś produkty, które tutaj pokazywałam, przypadły Wam do gustu, to koniecznie dajcie znać. Jak kupicie, to wyślijcie zdjęcie na Instagramie. Zawsze lubię podglądać Wasze zakupy. Także widzimy się do niego w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.